Miejskim Ośrodku Kultury gościmy sobie dzisiaj, żeby powiedzieć troszkę o bardziej mocnym brzmieniu. Mocniejszy wyraz Mayday Rock Festival to jest wyjątkowa chwila w Głogowie, no bo przyjeżdżają kapele z całej Polski. Już kolejna edycja i taka jubileuszowa, duży jubileusz, można powiedzieć 20. Ze mną jest Agnieszka Lewandowska i możemy sobie porozmawiać troszeczkę na temat tego, co się będzie jeszcze działo, bo za nami, przypomnimy, koncerty inauguracyjne Chainsaw, Internal Quiet, no i jeszcze Turbo z dużą trasą koncertową po Polsce zawitało również do Głogowa, z czego się bardzo cieszymy. No i zakończyliśmy ten etap najważniejszy, czyli zebranie wszystkich kapel, które mają wystąpić u nas. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, jesteśmy po bardzo intensywnym czasie zbierania zgłoszeń. Jak zwykle wszystkie kapele na ostatnią chwilę zasypały nas ilością zgłoszeń. Baliśmy się, że tych zgłoszeń nie przychodziło dużo, że co to się stało, że nie ma, że tak pomalutku, że troszeczkę. No jak zawsze na rock'n'rollowców, rockowców można liczyć, że obudzą się ostatniego dnia i ostatniego dnia dotarło do nas bardzo dużo zgłoszeń i tych zgłoszeń w sumie było 93. I tak jak wspomniałeś, z terenu całej Polski. Od wybrzeża po góry, naprawdę cała Polska zgłosiła się na 20. edycję Mayday Rock Festivalu. Następnie trzeba było to skatalogować i rozesłać do jurorów. Jurorzy przesłuchali nadesłaną muzykę, ocenili. Następnie część z nich zebrała się, aby obradować. I wczoraj świeżynka, czyli zespoły, które według nich powinny zagrać, czyli 18 zespołów zostało wybranych. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby się z tymi zespołami skontaktować, ustalić terminy, który koncert im odpowiada. Wiemy już, kto zagra na pierwszym koncercie eliminacyjnym. Przypomnę, że pierwszy już tuż, bo 15 października zaczynamy o godzinie 19 w Młodzieżowym Centrum Kultury Mayday na osiedlu Kopernika, ulica Perseusza 11. Zaczynamy o 19, 6 kapel przed nami, każda z nich ma pół godziny na to, żeby się zaprezentować. I tego dnia, czyli na pierwszym koncercie eliminacyjnym zobaczymy zespoły z Wrocławia, z Krakowa, z Wałbrzycha, z Kielc i nawet z Białegostoku. No i tutaj trzeba powiedzieć od razu dla tych, którzy jeszcze może nie byli na Maydayu, na tym wyjątkowym festiwalu rockowym w Głogowie, jedynym takim chyba w regionie, który scala ze sobą tak naprawdę całą Polskę. Więc jeśli ktoś nie był, to powinien wiedzieć, że decyduje nie tylko jury, bo jeszcze jest szansa na to, żeby samemu się wypowiedzieć i zdecydować, która kapela jest najlepsza według mnie, czyli publiczność również ma szansę, żeby zagłosować. Tak, oczywiście. Nasz festiwal jest jednym z najstarszych festiwali klubowych w Polsce, więc ma już swoją renomę, ma swoje lata, 20 jubileusz, więc to już coś świadczy. Ale tak jak dobrze wspominasz, bardzo duże znaczenie tutaj ma publiczność. Koncerty są wieczorne i każdy, kto kupi bilet, wchodząc na koncerty do Maydaya, otrzymuje kartę do głosowania. Następnie zliczamy głosy, czyli publiczność jest takim kolejnym jurorem, który decyduje, że jego ulubiony zespół przechodzi do finału. Więc kochani, przychodźcie, głosujcie, wspierajcie te zespoły, które przyjeżdżają do nas z całej Polski. O wiele przyjemniej się gra, kiedy po drugiej stronie jest odbiorca i jest publiczność. Tym bardziej, że spośród tych, którzy będą głosować, zawsze mamy na koniec do wylosowania jakieś niespodzianki. No tutaj warto przypomnieć, że Wojtek Hoffman z Turbo prosił o to i apelował przy okazji koncertu w Głogowie jakiś czas temu, żeby wspierać te młode kapele poprzez właśnie bycie na koncercie, słuchanie, decydowanie o tym, kto przejdzie dalej. Bardzo ważna rzecz. No i tych koncertów jest całkiem sporo. 6 kapel na sam początek, później jeszcze ile koncertów eliminacyjnych? Koncertów eliminacyjnych mamy 3, czyli z każdego koncertu eliminacyjnego przejdą 2 kapele do finału. Zanim nastąpi finał, to mamy przygotowany specjalny koncert jubileuszowy na 20. edycję. Jest to tak zwany pojedynek gigantów, na którym będzie 8 kapel, ale kapel, które do tej pory na ostatnich 4 edycjach festiwalu, które organizował Miejski Ośrodek Kultury, wygrały, czyli albo wygrały głosami publiczności, albo głosami jury. I te 8 kapel się zmierzy po raz kolejny i tutaj tylko i wyłącznie będzie decydować publiczność. Dodam tylko, że wszystkie 8 zespołów
z wielkim entuzjazmem przyjęły zaproszenie i bardzo się cieszą na przyjazd do Głogowa. Festiwal nasz bardzo jest lubiany i wszyscy chętnie do nas przyjeżdżają. No tutaj warto zaznaczyć, że szansa na to, żeby też będzie posłuchać ich, jak się rozwinęli, bo niektórzy mieli całkiem sporo czasu, bo te 4 lata dla niektórych powinny zrobić różnicę i tutaj powinny być mocne ewentualnie zarysowania już własnych materiałów, które mam nadzieję, że się rozwijają. No ale jest też oprócz tego pojedynku gigantów szansa na to, żeby wziąć udział w tym koncercie finałowym, czyli tam już jak publiczność wybierze, jak już wybierze jury, no to szansa na to, żeby zobaczyć tych najlepszych z tego roku. Tak, oczywiście, że tak. Ja tylko wspomnę jeszcze co do pojedynku gigantów. My obserwujemy poczynania tych zespołów, które u nas wygrywają. Jesteśmy dumni, że wszędzie zgłaszając się na jakichkolwiek festiwale, ciągle podkreślają, że wygrali Mayday Rock Festival, co jest dla nas bardzo miłe i jesteśmy z tego dumni. Poza tym oni naprawdę się bardzo rozwijają i większość z nich powydawało płyty, pozdobywało jakieś laury na innych festiwalach, pokazały się na dużych scenach, Omnibodo grało na Woodstocku, więc obserwujemy ich i widzimy ich olbrzymie postępy. Tak, koncert finałowy 20. edycji, bardzo ważna rzecz. Tam zmierzą się zespoły powybierane z koncertów eliminacyjnych przez jurorów, przez publiczność i zaczynają jakby od początku. Zmierzają się ze sobą, to też będzie 6 zespołów i wtedy znowu publiczność decyduje na każdego z nich i jurorzy mogą wybrać. Były już takie przypadki, że wygrywał zespół, którego wcześniej nominowała publiczność, a nie jurorzy, więc tutaj niespodzianki się zdarzają. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy mieliście kontakt wcześniej z Agnieszką Lewandowską, ale Agnieszka Lewandowska jest osobą, która lubi troszeczkę publiczność pomęczyć. I nie od razu wszystko zdradza. Jeśli nie zdradzi od razu, no to wtedy wiemy, że szykuje się jakaś bomba. I taka petarda się pojawiła. I to jest już, no można powiedzieć, finał finałów. Wielki finał festiwalu. I wtedy na scenę wyjdzie no, gwiazda, która grała już w Głogowie, ale tym razem mają nowy materiał przy okazji, no więc będzie można posłuchać. No i przede wszystkim podziwiać ich ze sceny po raz kolejny. Fantastycznie. Tak jest. I tą gwiazdą, która zagra na koncercie laureatów, przed którą zagra zwycięzca 20. edycji Mayday Rock Festivalu, czyli laureat publiczności i laureat jury, będzie nie kto inny, tylko zespół Hej, proszę Państwa. Zespół Hej, który zaczynał tak naprawdę swoją karierę właśnie na Mayday Rock Festivalu. I my tutaj i z jurorami, i z ludźmi, którzy przychodzą na Mayday i wspierają Mayday, nie wyobrażaliśmy sobie innej gwiazdy, która mogłaby na tym 20. Maydayu wystąpić. Tym bardziej, że w kwietniu zespół Hej wydał swoją najnowszą płytę pod tytułem Błysk i mają dużą trasę koncertową, na której wyprzedają pełne sale, na której jest bardzo dużo publiczności i ta publiczność również chętnie przyjdzie do Głogowa. Bilety są już w sprzedaży, mimo że jest bardzo dużo czasu i one się już sprzedają. Ludzie się cieszą, przychodzą. Myślę, że to będzie jednak wyjątkowa edycja 20. Mayday Rock Festival. I tutaj trzeba zaznaczyć jeszcze jedną ważną rzecz. Kupując ten bilet, tak, to nie dostajemy jakby tylko zespołu głównego, ale też te właśnie zespoły, które będą laureatami tej edycji, więc 3 koncerty w jednym, fajna sprawa, dużo rockowej muzyki i to w przeróżnym brzmieniu, tak naprawdę. Zobaczymy, kto wygra jeszcze. Tak, zobaczymy, kto wygra. Zgłoszenia były naprawdę z szeroko pojętą muzyką rockową, tak jak jest to ujęte w regulaminie, ale naprawdę zwolennicy ciężkiego grania, których w Głogowie jest bardzo dużo, nie będą rozczarowani, bo mamy i metal, i hard rock, i naprawdę wszystkie gatunki ciężkiego brzmienia, ale połączone również jest tam gdzieś i blues, jest tam gdzieś i reggae się przeplata, przeplatają się też hip-hopy w tej chwili. Muzyka w ogóle jest taka łączona, jest fusion, ale będzie też ciężkie gitarowe granie. No to zapraszamy. 20. edycja Mayday Rock Festival czeka na Was wszystkich od 15 października. Tak jest. Po koncercie inauguracyjnym zaczynamy koncerty eliminacyjne, czyli już 15 października zapraszamy wszystkich do Maydaya. Zaczynamy konkretną już 20. edycję Mayday Rock Festivalu. Dodajmy tylko, że wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku chociażby, bądź na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy. Dziękuję.